Starostwo powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz przedstawiciele wojska, policji i straży pożarnej zorganizowali kolejną akcję oddawania krwi. Wszystko działo się na terenie parkingu Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przyjechał autobus, mobilny punkt pobrania krwi. Nie przeszkadza tu strażakom, wprawdzie mają spory punkt manewrowy, a jest w dobrym miejscu usytuowany. Można pozostawić swój samochód, podejść bez kłopotu, oddać krew i pojechać dalej. Co jakiś czas robimy akcję. Pamiętam w ubiegłym roku też tu była akcja mimo koronawirusa i teraz w przerwie koronawirusa także pobierają krew. Krew jest potrzebna cały czas. Bardzo serdecznie namawiam do tego, żeby oddać krew, żeby pomóc potrzebującym. To tylko parę minut, a uratuje niejedno życie. Straży pożarnej nie było trzeba namawiać do współorganizacji tego typu przedsięwzięcia. Jesteśmy chętni do takich akcji. Ta akcja tutaj zorganizowana przez pana starostę idealnie też wpisuje się w naszą rotę ślubowania, ratowanie zagrożonego życia. Krew jest tym darem, który staramy się przekazać osobom potrzebującym. Zawsze jest zapotrzebowanie na tą krew, dlatego zachęcamy i propagujemy taką akcję. Niewiele czasu potrzeba na pobranie tutaj krwi, jest to robione wszystko profesjonalnie, tak samo jakbyśmy udali się do stacji, dlatego bardzo zachęcam wszystkich. Przedstawiciele policji wzięli czynny udział w akcji oddawania krwi. Jest bardzo wielu funkcjonariuszy, którzy oddają krew. Również dzisiaj będą tutaj funkcjonariusze, którzy dzielą się systematycznie tym drogocennym płynem. Zapraszamy wszystkich, to nic nie boli, można komuś pomóc, można komuś uratować życie. Policjanci zachęcają, jak zawsze, zapraszają też wszystkich chętnych do oddania tej krwi. Idzie okres wakacyjny, będzie pewnie zwiększona ilość wypadków drogowych, krew jest zawsze potrzebna. Policjanci chętnie zawsze włączają się w tego typu akcje. Zachęcamy wszystkich, zapraszamy. Udało nam się spotkać i zapytać osoby, które oddały już krew, czy warto to robić. Oczywiście, że warto, przecież zawsze możemy komuś pomóc. Nigdy nie wiadomo, kiedy sami nie będziemy jej potrzebować. Skoro to nic kosztuje, a zawsze benefity są z tego dla siebie. Plus, no ludzie tego bardzo potrzebują. A to odważność się należy, nie? Pruszczanie pokazali moc. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego mobilny punkt poboru krwi pewnie ponownie obierze kierunek na Pruszcz Gdański już w niedalekiej przyszłości. Polecamy również zobaczyć dodatkowe wsparcie finansowe z Unii Europejskiej dla powiatu gdańskiego oraz zabytkowymi motocyklami powtórzyli rajd sprzed 100 lat. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.